Hej, 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 witam Was wszystkich serdecznie. Tu fotografka Kama. Wiele z Was zastanawia się, jak zrobić swój własny liquid, żeby zajebiście smakował, przepraszam, i tak dalej. To co? Po pierwsze, trzeba sobie przygotować buteleczkę. Ja tutaj mam buteleczkę 125 ml. Jakiś tam aromacik tu na przykład jest karmelowy, pyszny, za 5 chyba, 90 na Allegro, także zapraszam. Są jeszcze różne smaki, różnorodne, banan, jakieś tam truskawki, jeżyny i tak dalej, i tak dalej. Polecam serdecznie. Tu akurat mamy karmel. Do tego glicerynka w zestawie z glikolem. Taki zestaw, niecałe 17 zł, to z wysyłka, także również polecam, na pewno znajdziecie stronę internetową do tego, super szybko i bez problemu. No ale zacznijmy robić sobie liquida. A więc, szykujemy taką buteleczkę, sobie odkręcamy, żeby było miejsce. O, już Wam wyostrzę. No to co, że jako, że glikol jest bardziej masywniejszy, 99,9%, więc go najpierw wlewamy. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I pięknie sobie nalewamy do buteleczki. Jak to woli oczywiście. Ja mniej więcej teraz nalałam tak z pół buteleczki. Także zrobimy 50 na 50. Oj. Teraz glicerynka. Tu odsunę. Glicerynka 99,5. Jest bardziej gęstsza. Od glikolu. Także wlewamy. Mniej więcej też tak z pół. Okej. Jest gdzieś tak z połowa. Każdy z Was pewnie widzi. Jak nie, to tam dajcie komentarza, że tam troszkę mniej lub troszkę więcej. Trzeba uważać, jakby tam się rozlewało, żeby komuś nie przeszkadzało to, że coś jest porozlewane. No i teraz dolewamy sobie, tak jak ja sobie wybrałam. Mam nadzieję, że widzicie karmelowego tego. Smaczku, że tak powiem. Odkręcamy. Szup. I dolewamy. Różne są wersje tego, ile dolewać. Niektórzy na krople liczą. Niektórzy, że tak powiem, na mililitry. Ja tam jakoś nie za bardzo zwracam uwagi na to. Raczej kieruję się, że tak powiem, sercem. Mniej więcej sobie dolewam, jak mi, że tak powiem, pasuje, jaką chciałabym mieć moc tego. Na przykład tutaj truskaweczka, widzicie. Truskawka.
70% glicerynki, 30% glikolu i mniej więcej 40 kropelek aromatu truskawkowego. Także tak to wygląda. Tutaj już Wam pokazuję. O, złapało ostrość. Także tutaj karmelowe. Oczywiście nie bardzo lubię ten karmelowy, ale inne smaki są bardzo dobre. Teraz gdzieś tak zadawkowałam 10 kropelek. Osobiście gdzieś tak 50-60 dawkuję, także nie licząc za bardzo, wylewam tego aromatu tak na oko. Jedno takie bardziej ściśnięcie liczy jako 1 ml. Tutaj osobiście w tym pudełeczku karmelowym, że tak powiem, jest 10 ml, więc tak z 3-4 razy sobie bardziej napompowałam tego aromatu. Aromacik sobie zakręcam. Super ekstra. Oczywiście karmelowe nie jest taki jakiś super jak dla mnie. Oczywiście dla Was może być ekstra. Osobiście wolę jakieś tam właśnie truskaweczkę, którą sobie zrobiłam jakiś czas temu. Jest super. Teraz właśnie ten karmel zrobiłam sobie w mniejszej proporcji, ale żeby teraz Wam pokazać, jak to wygląda. Robię tutaj w większej proporcji. Oczywiście pewnie będę tam sobie korzystać z niego. Mieszamy sobie, żeby tam te wszystkie substancje się połączyły, czyli glikol i glicerynka. Jeśli oczywiście ktoś chce bardzo, żeby był większy dymek, to oczywiście zachęcam do większej tam procentowej tam procentowego udziału tej glicerynki, czyli zamiast na przykład 70%, to 80%, niektórzy dają 50-50 w tych gotowcach, więc 70-30, czyli 70% glicerynki i 30% glikolu, który wzmacnia nam smak na przykład tegoż oto aromatu. Złapię czy nie złapię? O, karmel. Glikol ogólnie po prostu wzmacnia smak tego naszego aromatu. Glikol go troszkę tam, że tak powiem, tonuje, ale właśnie gliceryna ma to do siebie, że po prostu jest większy dymek. No i ja tutaj sobie zapisuję na przykład, że karmel 70-30. I na przykład dzisiejszą datę, świąteczną datę, 25.12.18 rok. No i sobie z taką datą czekam 10 dni na to, żeby to sobie dojrzało, żeby było zajebiste, za przeproszeniem. I po prostu po 10 dniach oczekiwania wspaniałego będę mogła już sobie świetnie
zawapować i cieszyć się po prostu smakiem tego mojego premiksa. Tutaj oczywiście mogę również dodać po prostu jakąś tam nikotynkę. Osobiście mam, już Wam pokazuję. Osiemnasteczkę. No, także jak taki jeden, że tak powiem, taką jedną tubeczkę rozcieńczę tego tej nikotyny, no to mniej więcej będą na tą tubeczkę miała, to jest akurat chyba 10 ml tego wszystkiego, więc gdzieś tak 6% tego nikotynki będę miała w tym, że tak powiem. No tu jest 125 ml, ale gdzieś tak do tej, do tego poziomu, więc tutaj jeszcze i tak mam troszkę więcej tej, tej wazy, więc 130-140 ml będzie, więc jak to dodam, no to już będzie po sam czubek i będzie super baza. Także jeśli Wam się podobało i ogarnęliście oczywiście, jak to ogólnie wygląda, jak się robi te premiksy, likwidy, bo likwid to już dodatkowo z tą bazą nikotynową, a sam premix jest tylko z glicerynką i glikolem. Więc jeśli, no i oczywiście tutaj z tym, z aromacikiem, no różne są smaki, więc do wyboru, do koloru. Jeśli ogarnęliście to, to proszę o łapki w górę, jeśli nie, no to zapraszam do zadawania pytań. Chętnie odpowiem na nie. Więc do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, fotografka.